Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam Zuzankę. Zuzankę, czyli aplikację mobilną do rozpoznawania dat ważności na różnego rodzaju produktach, a do tego nagrania zachęciło mnie tak naprawdę kilka osób, twierdząc, że nie ma czegoś takiego w internecie, że już nikt jeszcze nie mówił na ten temat, a to oczywiście nieprawda, ponieważ więcej na ten temat, wiele szczegółów, jak aplikacja powstała, kto ją stworzył, tego wszystkiego możecie dowiedzieć się z podcastu Michała Dziwisza, który nagrał z twórcami i testerami tej aplikacji Zuzanka. Link oczywiście znajdziecie w opisie do tego nagrania, a także w mojej szufladzie. Ja skupię się tylko i wyłącznie na działaniu samej aplikacji, zademonstruję Wam z grubsza interfejs, tłumacząc, co gdzie możecie znaleźć. Więc, żeby nie przedłużać, po prostu przejdziemy sobie do aplikacji, a w tym momencie już przełączam się na okno Zuzanki. Zuzanka. Data ważności 02.03.2023. Mamy tutaj informację, VoiceOver odczytał tę, na której ostatnio ustawiony został fokus, czyli ostatnio rozpoznanej dacie. Po co to komu? Oczywiście okazuje się, że no co, jak to mówią, kraj to obyczaj i każdy ma jakieś tam swoje preferencje. Ja dość rzadko sprawdzam daty ważności, a jak się okazuje, bywa to przydatne i to, mam nadzieję, uda mi się dzisiaj też Wam zademonstrować. Co znajdziemy w aplikacji? Generalnie poza samą możliwością rozpoznawania dat ważności, to niewiele więcej, głównie same ustawienia. Gdzie szukać i dat tak, ważności? Idąc przycisk od samej góry. Bardzo ważna zakładka, gdzie szukać dat ważności. Przejrzyjcie sobie to. Ja będę za chwilkę demonstrował Wam rozpoznawanie dat na różnych produktach. Przygotowałem sobie tutaj bodajże 6 produktów i będę po części kierował się również uwagami twórców aplikacji, którzy wykryli pewne zależności, gdzie daty najczęściej są umieszczane i warto na początek przynajmniej skorzystać z tych porad, bo co pokazuje praktyka, nie zawsze znajdują się tam te daty, gdzie rzeczywiście chcielibyśmy je znaleźć. Dalej mamy menu, czyli jakieś dodatkowe ustawienia, możliwość udostępniania różnych rzeczy. Możemy udostępniać samo zdjęcie, możemy udostępniać opis dodatkowy. To już są takie rzeczy, o których sobie posłuchacie w podcaście. Mamy tutaj też główną informację, czyli datę, która nas interesuje. Mamy akurat tutaj informację, że dostęp wygaśnie w wersji darmowej za godzinę. Tak naprawdę się zastanawiam sam, czy inwestować w tą aplikację, czy nie, czy cena subskrypcji, czy całkowitego wykupu za rok, o, bo tak się chyba najbardziej opłaca, rzędu 120 zł, czy to jest cena ok, czy nie. Sami ocencie, ja w tym momencie przechodzę już do samego skanowania. Tutaj mamy jeszcze możliwość zerknięcia w historię rozpoznanych wcześniej dat. No i mamy na samym dole ekranu przycisk rozpoczynający skanowanie. Zacznijmy sobie może od takiego standardu, czyli może od kartonu z mlekiem akurat w moim wypadku. Tutaj informacja, gdzie znajduje się data, sprawdza się dość regularnie. Data znajduje się od góry kartonu w okolicach zakrętki. Co ciekawe, mówię tutaj o takim typowym kartonie grania stosłupie, gdzie takim kwadratowym grania stosłupie z mleczkiem. I tak samo, czy podobnie wygląda to w przypadku też soków w kartonach. Z tym opisem, gdzie znajdują się poszczególne daty, możecie się też zapoznać z samego samouczka, który po prostu będziecie musieli przejść w momencie uruchamiania, po zainstalowaniu aplikacji, gdy ją uruchomicie pierwszy raz, wtedy pojawi się samouczek. Tutaj też uwaga do twórców aplikacji, nie ma tam opcji pomiń, czyli jeśli znamy aplikację, a musimy ją z jakiegoś powodu odinstalować, albo przechodzimy na nowe urządzenie i instalujemy aplikację, no to ja przynajmniej nie widziałem tam opcji pomiń, a myślę, że bardzo by się ona przydała, bo samouczek jest dość długi i będziemy się musieli przez niego przebijać. W samouczku też możecie odsłuchać sobie dźwięki. Dźwięki, jakie Zuzanka ma na pokładzie. Ja Wam nie będę tych wszystkich dźwięków pokazywał, Wy je usłyszycie w praktyce.
I tutaj ostrzeżenie, ponieważ nie da się w nagraniu ściszyć tych odgłosów, one będą dość głośne, także uwaga, przygotujcie się na różne odgłosy pikania i tak dalej, one będą troszkę głośniejsze niż mój głos. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak odpalić nowe skanowanie. Rozpoczynasz szukanie kolejnej daty ważności. Stukam dwukrotnie w przycisk i lecimy. Wstrzymuję skanowanie, wstrzymuję szukanie daty ważności. Przycisk. To był odgłos, który pokazał nam, że aplikacja rozpoczęła skanowanie. To pikanie co sekundę, czy ile oznajmia, anonsuje nam, że trwa skanowanie. Ja położyłem obiektyw na zakrętce z kartonu i teraz po prostu unoszę telefon do góry nad kartonik. Data ważności 20.10.22. Może być przeterminowany. O, mleczko może być przeterminowane. To jest, widzicie, sytuacja taka, że ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele produktów może być naprawdę przeterminowanych, a jest to mleko, które kupiłem w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu ja nagrywam w pierwszy tydzień stycznia, a tutaj słyszycie, że data... Kup nieograniczony dostęp lub przywa- poprzednie skanowanie. Gdzie tu mamy kup nieograniczony dostęp. Data ważności 20.10.22 może być przeterminowany. Do października. Tak więc, no, już nie pamiętam, gdzie to kupowałem. Czy był to Lidl, czy jakiś inny dyskont, ale sytuacja no, nie wygląda najlepiej i warto w takim razie korzystać z tego typu aplikacji. Przechodzi do poprzedniej rozpoznanej daty. Nowe Dobra. Skanowanie. Nowe skanowanie. Uwaga na odgłosy. Przycisk. Teraz zerknijmy sobie na butelkę Coca-Coli. Ja uruchamiam skanowanie. Wstrzymanie skanowania. Wstrzymuję szukanie daty ważności. Słyszymy, że aplikacja skanuje. Tutaj twórcy aplikacji twierdzą, że kod powinien pojawić się tam, gdzie zwęża się butelka ku górze, w stronę zakrętki. Ja postawiłem butelkę przed sobą, odsunąłem aparat i teraz powoli obracam samą butelkę. O, nie wiem czemu przestało piszczeć. Aplikacja myśli. Myśli i co? Wymyśli coś? Nie wiem, czy wymyśli. Ja dalej powoli obracam butelką. Jest to ciekawe o tyle, że specjalnie wziąłem taką butelkę, gdzie nie ma już Coca-Coli na wysokości tej, na której powinien pojawić się kod. Data ważności 03.2023. Czyli marzec 2023 i mimo to, że nie ma jak gdyby tła odpowiedniego ciemnego, aplikacja dała radę i zeskanowała informacje z butelki. Mam teraz tutaj słoiczek, może nie pamiętam nawet z czym. Czekajcie. Poznanej daty ważności. Przycisk. Z chrzanem chyba, ale ja jestem też przeziębiony, dlatego nowe nawet, skanowanie. Co pewnie słyszycie, wstrzymanie skanowania. Trudno mi nawet powiedzieć, co to jest. Twórcy aplikacji twierdzą, że tego typu słoiczki powinny mieć informacje o dacie na wieczku, a nie ma tutaj nic, nie reaguje, no to zobaczmy z boku. Odsuwam kamerę. Data ważności 14.05.2023. I mamy do maja 2023, bardzo dobrze. Może jeszcze postać sobie w lodówce. Tutaj zwracam Waszą uwagę, że na tych obłych kształtach, właśnie takie jak butelki, szyjki z butelek, tam kamery naszych urządzeń i wszystkie te wcześniejsze aplikacje radziły sobie dość słabo z rozpoznawaniem czegokolwiek, bo samo to zagięcie obrazu, tego widzianego obrazu, pamiętajcie, że kamera nie ma stereowizji, czyli nie ma głębi. To, co robi aplikacja Zuzanka z tymi wszystkimi obłościami, to jest coś fenomenalnego. Ja zwracam Wam na to uwagę, bo możecie porównywać Zuzankę do aplikacji, które wykonują zdjęcia na płaskich powierzchniach, a to byłby gruby błąd, bo Zuzanka naprawdę robi świetną robotę, jeśli chodzi o rozpoznawanie głębi. I teraz na przykład mamy informację też od twórców Zuzanki, że data powinna na takich sosach różnego rodzaju... Data ważności 2022.10 może być przeterminowany. Też może być przeterminowany. O tym akurat wiedziałem. Specjalnie sobie zostawiłem sos. Na szyjce z butelki, tu rzeczywiście pod palcami wyczuwam nalepkę i bezpośrednio na nią skierowałem obiektyw urządzenia, więc to nie było żadne wyzwanie. Dlatego tak błyskawicznie, przepraszam Was,
Tak błyskawicznie udało mi się rozpoznać. Te podpowiedzi twórców aplikacji są bardzo fajne. Tak samo to, co mnie zdziwiło, że podpowiadają twórcy aplikacji, że data ważności na maśle znajduje się, mówimy o takim maśle typowym, zawijanym w folię, tam, gdzie zagina się, pojawia się zagięcie, to ostatnie zagięcie folii. No, nie wierzyłem do końca, ale okazuje się, że to jednak prawda. Ja teraz uruchamiam skanowanie. Mam tutaj masełko, przykładam do niego kamerę i powoli podnoszę telefon nad masełką. O, coś tam rozpoznał, ale nie dał rady. Przekręcam lekko w lewo, w prawo. Ma z tym problem, widzi datę, pochylę trochę masło. W takim razie, o. Data ważności 02.03.2023. Czyli trochę czasu jeszcze na zjedzenie, skonsumowanie tego masełka. A tu, przepraszam, właśnie leki. Leki, mam jeszcze pudełko z lekami. Rozpoczynę szukanie kolejnej. Spróbujmy zeskanować jeszcze datę. To nie jest sensu stricto lek, bo jest to isla na gardło. Słyszycie, że właśnie powinienem wziąć, może jeszcze nawet przed nagraniem, żeby nie było takiej historii, że mnie dusi. Ale tutaj nie mam żadnych podpowiedzi, czy coś jest, czy coś nie ma na tej stronie pudełka. Obracam pudełko. Ja specjalnie kręcę tym pudełkiem, w sensie teraz nie, tylko wcześniej jak rozpoznałem datę, bo wiem jaka tu jest data, to potem specjalnie poobracałem pudełkiem tak, żebym sam nie wiedział, z której strony tą datę szczytałem. I teraz szukam jej dokładnie tak samo jak wcześniej, bo jak się okazuje, teraz już patrzę na trzeciej ściance pudełka, coś tu aplikacji nie gra. Zuzanka przestaje piszczeć, czasami piknie dwa razy, czyli jakby coś rozpoznaje, coś jej dzwoni, ale nie wie gdzie i to pewnie wynika po części z jakiejś szaty graficznej, po części z... Data ważności 04.01.23. Może być przeterminowany. Ze sposobu, w jaki trzymam telefon. I tu, słuchajcie, wczoraj dosłownie się zagotowałem, bo przyniosłem z apteki te leki trzeciego. Jak zeskanowałem informację, że mam tutaj datę czwarty i że zaraz leki mogą być w cudzysłowie przeterminowane, no to stwierdziłem, że no hola, hola, ktoś tu chyba sobie w kulki gra. Mam tutaj na myśli oczywiście aptekę, no bo jak to jest możliwe, że apteka, która sprzedaje mi zestaw 28 tabletek do ssania, spodziewa się, że ja go w ciągu jednego dnia wycmoktam, mówiąc kolokwialnie. Kochani, widzicie jak to działa? Według mnie aplikacja działa całkiem fajnie. Czy to całkiem fajnie jest na tyle fajnie, żeby zapłacić za nią 120 zł, żeby mieć ją na wieczyste użytkowanie? Tego jeszcze nie wiem. Dojrzewam do tego zakupu i raczej skłaniam się do wydania tych pieniążków, ponieważ wydawanie w tej wersji, gdzie co miesiąc będę subskrypcyjnie płacił po kilkadziesiąt złotych, no to jednak nie jest fajne rozwiązanie. Tak to wygląda z mojej strony. Ja tak widzę aplikację Zuzanka. Napiszcie proszę w komentarzach, jak wy to widzicie, czy będziecie korzystać z tej aplikacji, czy uważacie ją za przydatną. Ja powiem wam szczerze, początkowo nie wydawała mi się aż tak przydatna, ale po tym, jak zobaczyłem takie niespodzianki, jak z tym mlekiem i z tymi lekarstwami, które kupiłem, to stwierdzam, że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, bo oczywiście większość tych produktów, które kupujemy na co dzień, ma tyle nabitej chemii w sobie, że ona i tak pewnie może leżeć o wiele dłużej, ale na przykład często się zastanawiam, jak to jest, że mleko otwarte, stojące w lodówce przez dwa dni potrafi skiśnieć. Teraz już wiem. Jeśli jego data ważności minęła dwa miesiące temu, to nie ma się czemu
dziwić. Tyle, kochani, z mojej strony w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Pamiętajcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, o zasubskrybowaniu kanału, wtedy będziecie otrzymywać informacje o nowościach z mojej szuflady. A na dzisiaj to już wszystko. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was do mojej szuflady. Piotr Witek.